Rzadko się zdarza, żeby do górek przybywali góraki. Tym razem się zdarzyło. Nie tylko przybyli, ale przywieźli młodego górala, który zamierzał poślubić dziewczynę z nadwiślańskich drugi. A ona ma stać się żoną górala. Góralu, czy ci nie żal? Myślę, że kiedy wychodziłeś z rodzinnego domu i wspominałeś te wszystkie swoje przeżycia, jakie ci towarzyszyły dotychczas, to pewnie serce drgnęło. Może i z żalu, że to już się wychodzi z tego miejsca, gdzie tyle przeżyć trzeba było przeżyć. I syna, i Ducha Świętego.